dziękuję za te wszystkie inicjatywy, które zresztą są podejmowane nie pierwszy raz przez reanimację. I praktycznie do wszystkich do tej pory uczestniczyłem, włączając to spotkanie z parlamentarzystami, o którym Pan mówił. Sprawa jest prosta. Zdanie mamy spójne, identyczne i w tej sprawie, jak w żadnej innej, już wypowiedziała się Rada i w Jaworze, w Wolkowie i również w wypowiedzie, to jest jak gdyby za nami. Cieszy fakt, że również w ten sposób świadomy, pełny odnieśliśmy się, Pan Burmistrz odniósł się w piśmie, zwracając uwagę na właśnie autopoprawkę Parlamentu Europejskiego, między innymi wymienianego już przez Pana posła Piotra Borysa, bo to jest poprawka jego autorstwa. Więc tak jak Pan widzi, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to wszystko stało się faktem. Ja ze swojej strony już teraz deklaruję, że oczywiście takie spotkanie zorganizujemy, w którym ja już na pewno uczestniczę, ale też będę uczestniczył, ale też nie mam żadnej wątpliwości, że pozostałe zaproszone osoby również zechcą w takim spotkaniu wziąć udział, bo jest to sprawa dla nas poważna i kluczowa, szczególnie, że mówimy o odcinku południowym, od Jawora. Tutaj jesteśmy najbardziej zainteresowani, bo jest to faktycznie temat bardzo taki palący. Więc ja oczywiście ustalę z Panem te wszystkie szczegóły odnośnie tego spotkania, podejmiemy tej inicjatywy, a jeszcze raz dziękując za życzenia, w pełni się podpisuję właśnie, żeby ten spokój tutaj na tej sali zapanował z udziałem nas wszystkich. Również i Panu składam w imieniu moich kolegów radnych wszystkiego co najlepsze. Chciałbym, żeby w jak najszybszym czasie ta trójka, ten odcinek południowy, przynajmniej Jawor, Wolków, prawda, mówiąc z tej perspektywy nas tutaj interesujących. Chciałbym bardzo, żeby Ministerstwo Rozwoju Terytorialnego znalazło środki na ten odcinek, chociaż Jawor, Wolków. I mam nadzieję, że takie środki się znajdą. Drodzy mieszkańcy Jawora, Wolkowa, w końcu całego powiatu jaworskiego, dzisiaj już znam odpowiedź. Po kilkudziesięciu latach miasta Jawor i Wolków będą miały obwodnice. Kontynuacja trasy S3 na odcinku Legnica Jawor do Wolkowa stała się faktem. Byliśmy razem wtedy, gdy jej powstanie było niewiadome. Bądźmy nadal i także dzisiaj, kiedy już wiemy, że obwodnica Jawora będzie budowana. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w kluczową trasę dla naszego powiatu.